Dzień dobry, witam w moim serwisie. Dzisiaj dość nietypowy laptop. Chyba to jest laptop. Sami zobaczcie, co ja tutaj mam na biurku. Wygląda jak laptop, nie? Tylko tutaj żadnego znaczka. Tutaj nic. Może tutaj coś pisze w BIOSie. Intel. Intel. Sam Intel, co to jest za... Jaki to firmy, jeżeli to laptop? No, może z tyłu coś pisze? Nie no, z tyłu tylko moja naklejka, nie ma śladu. I takich numerek. I nie ma nic, no coś. Na pewno na klapie jest logo. Zawsze na klapie jest jakieś logo jakiejś firmy, nie? No ale nie, no. Co to, może logo się wyświetli, jak się włączy, nie? Napiszę jakąś markę na pewno. Nie, no Intel się pisze po prostu. Usterka była taka, że klientka sobie zbiła matrycę. Odwróciłem tą matrycę i mówię, przecież sobie trzeba ją zamówić, nie? No ale jakiej to firmy jest? Tu jest takie o. Przysłonię, bo mylga trochę mi światło. To jest taki numerek. Tu jest taki. Wszystko. Na szczęście boja tutaj pasuje. Włącza się. Nie pokazuję celowo swojego ekranu, bo są dane klientki, a mam go nie formatować, żeby tylko w matryce wymienić. Mówię, pokażę, bo to jest bardzo ciekawy laptop. Laptop no name. Matryca nie wiadomo jakiej to firmy. W sumie nic nie wiadomo. Marki żadnej. Oficjalnie coś tam piszą o Intelu. Laptop Intela? Słyszał ktoś o tym? Nawet nie wiem, jak zatytułować ten odcinek. Zawsze podaję model laptopa. A ja wiem, jaki to jest model. Jaki to firmy nawet. Piszcie pod komentarzem. W komentarzach na dole pod filmem. Co wy o tym myślicie? Czy warto takie rzeczy kupować? I czy macie pomysły, jak to serwisować? Ja po prostu zrobiłem złoty strzał, kupiłem matrycę od firmy BOE Full HD. Włożyłem, przykręciłem, wtyczki pasowały i ku mojemu szczęściu po prostu się włączyło i działa. Ale to był strzał. To po prostu była jakaś tam matryca, która po prostu wymiar ma właściwy i dziurki na śrubki i wszystko, nie? Pół na pół, albo się uda, albo trzeba będzie zwrócić, że nie pasuje. Jakiś nieuczesany. Pozdrawiam ślicznie. Piszcie na dole. Zwłaszcza do kolegów serwisantów się zwracam. Co wy o czymś takim myślicie? Totalny no name. A, zaraz przebitki rzucę, bo zrobiłem zdjęcia na koniec. Parametrów z menadżera urządzeń. Na razie. No hej! Odkryj przyszłość zaawansowanej technologii z firmą Jabłoński Komputery. Dołącz do nas, aby obejrzeć ekscytującą serię filmów poświęconych nowoczesnej elektronice. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć ikonę dzwonka, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia!